Dzisiaj motocykliści z Cieszyna i okolic, jak również z czeskiej strony, oficjalnie rozpoczęli nowy sezon. Słoneczna aura wpłynęła na liczną frekwencję. Nie zabrakło również oglądających. Motocykliści wyruszyli z cieszyńskiego rynku. Wspólny przejazd zakończyli w Istebnej. Wielkanocne rozpoczęcie sezonu z powodu pogody przesunięte. No i z Czech dużo ludzi przyjechało, z Polski. No i jedziemy teraz czeską stroną do Jabłonkowa, przez czeski Cieszyn, Trzyniec, Jabłonkow. Tam palimy burą sukę. No i dalej jedziemy na Bukowiec i na Istebną i na Złoty Groń, na górę, na chatę i tam się potem jakoś jeszcze pokręcimy i rozjeżdżamy do domu. No nie wiem, może z 500, ale nie wiem, czy wszyscy pojadą na ten wyjazd, ale tu może 500 będzie. Pogoda dzisiaj dopisała, chyba idealna, nie? Super. Tu mam córeczkę moją. Jeszcze zabrałem też ze sobą. Też jeździ z tatą? Nie jeździ, bo kumpel zabrał do Goldwinga, do Sajdy. Ale tak, też chyba motocyklistka czasem będzie. Ale motory już ją interesują, lubi? Tak, podobają się. A czego wam życzyć na nowy sezon? No, dobrej pogody, mało wypadków i żeby dobrze było, żeby fajnie jeździło i wszystko w porządku. Bezpiecznie. Tak, bezpiecznie, tak. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.